dwójka. Wczoraj w piątek, wracając z Poznania, pomyślałem, że czas przypomnieć o jednej ze spraw ważnej dla dziennikarzy, którzy tak chętnie lubią mówić o wolności słowa, mediów, walce o tą wolność. Nie wiem, czy pamiętacie, że była sprawa Jarka Ziętary, że jest taka sprawa. Sądem trwa od prawie 3 lat proces Aleksandra G., kiedyś najbogatszego Polaka, potem senatora, człowieka, który w 1992 roku miał podżegać do zamordowania dziennikarza Jarosława Ziętary. Gdzie zostałem wezwany na przesłuchanie na wniosek byłego senatora Aleksandra Gawronika. Zupełnie rzecz dla mnie niezrozumiała. Wcześniej trafił tam współautor artykułu Michał Majewski. Był to właśnie ten artykuł, który powstał 5 lat temu, stał się przyczyną trafienia pod sąd w Poznaniu. Sprawa jest wstrząsająca, jest bezprecedensowa. Dotyczy jedynego w Polsce zleconego i wykonanego zabójstwa na dziennikarzu. Kiedy wszedłem na hol, przed salą rozpraw zobaczyłem grupę AT policjantów. Trwało przesłuchanie Baryły, świadka, który wprost mówi, że Aleksander Gawronik zlecił zabójstwo. Czy w to wierzę? Nie wiem, jak było. Na procesie pojawiają się nazwiska ludzi z kręgu najbogatszych Polaków, polityków, ludzi ze służb specjalnych, zarówno PRL-owskich, jak i współczesnych. Nie wiem, jak było i nikt, myślę, że nie będzie wiedział wszystkiego o tej sprawie. Dlatego, że od początku przy sprawie Ziętary pojawiają się służby. Lata 90. to w ogóle był koszmar dla dziennikarstwa. Styk służb i dziennikarzy. Werbowano dziennikarzy, pracowali na podwójnych etatach. Niektórzy zostali do dzisiaj w dziennikarstwie i jedną z nogą w służbach. Każdy korzysta z wiedzy służb. Tylko myślę, że takiego silnego sprzężenia tylu dziennikarzy nie miało jak wtedy ze służbami. Dzisiaj to są pojedyncze przypadki, no ale są, nie oszukujmy się. Wiele lat środowisko dziennikarskie lobowało za tym, żeby służby ujawniły swoje akta. Po jakimś czasie, po którymś z tych kapeli, coś tam zrobiono. Ale coś. Nie zrobiono tego, co na przykład zrobiono w sprawie zabójstwa generała Marka Papały. Oto zdecydowano się, konkretnie w ABW, żeby śledczy, prokurator i przedstawiciele grupy policyjnej prowadzącej to śledztwo mogli zapoznać się z pełnymi aktami, które były w zasobach ABW. Dlaczego nie zdecydowano się na ten ruch przy sprawie dziennikarza? Właśnie. Co to takiego jest w tych aktach, że nikomu na rękę nie jest odkrycie wszystkich związków, jakie wyłapałyby służby w związku ze sprawą Ziętary i osobą Jarka Ziętary? Niestety, mimo że sprawa jest tak wstrząsająca, że zawiera okoliczności dotyczące współczesnej Polski w wymiarze mafijnym, wzbudza niewielkie zainteresowanie mediów. Właściwie relacjonowana jest głównie przez lokalnych dziennikarzy. Na sali sądowej nie ma kamer ogólnopolskich telewizji, nie bywają tutaj korespondenci tygodników opinii oraz ogólnopolskich dzienników. Inną sprawą jest to, co zauważyłem. Na sali nie było kamer wielu dziennikarzy. Od lokalni dziennikarzy Łukasz Cieśla, Piotr Żytnicki i Krzysztof Kaśmierczak.
centralne media mają to gdzieś. Więc jeśli tak chętnie dziennikarze dzisiaj wrzeszczą, krzyczą, biadolą na temat swojej wolności, braku wolności, to może niech wspólnie wreszcie zajmą stanowisko i potrząsną służbami, żeby ujawniły wszelkie akta dotyczące Ziętary i osób związanych z jego sprawą, żeby może odnalazł się raport analityków kryminalnych, to gdzieś się zawieruszy w policji. Takowy był. A niech wymowna będzie ostatnia scena, jaką zobaczycie. Ta, gdy wyprowadzono baryny. Kurtyna zapadła i już nie ma sprawy.